Chcę dzisiaj w końcu skończyć te nieszczęsne okna, ale nie wiem, czy mi się uda. Pamiętacie, w którymś to ja filmie, jak robiłem szczyty, mówiłem, że śnieg spadnie. A śniegu jeszcze nie ma. Ale jak widać, dachu też nie ma. Więc może się jednak okazać, że śnieg spadnie, a ja dachu nie będę miał skończonego. No pogoda na to nie pozwala. No i prędkość wykonywania dachu też swoje robi. Dobra, jeden sprzęt przyniosłem, jeszcze przedłużacz. I chyba będzie mi potrzebna piła szablasta. Będę chciał chyba odzyskać te bloczki na dole. Znaczy nie chcę tego zwalić, żeby się pokruszyło. Piłę szablastą też już prawie zajeździłem. Fajnych już luzów dostała, już zaczyna obcierać. W sumie prawie od samego początku ją mam. Tutaj. Miałem wcześniej inną, ale się zespaliła. Drugą zajeżdżam, to tu bardziej to nie wytrzymuje. No ale to nawet tym cegły ciąłem. Czyli nie powinno się. Znaczy inaczej mówiąc, nie do końca jest przystosowana do takiej pracy. Powiem tak. Dobra. Zaczynamy zabawę. Gdzie mam przedłużacz? Że spadłem z rusztowania dwa razy i mam problem z kolanem. Wiecie, że mam do tej pory problem. Nadal mi to kucza i mnie boli. Tylko teraz stabilizator mam pod tym, pod spodniami roboczymi. Bo te są inne, musiałem kupić sobie większe, żeby mi się zmieścił. A spadłem, znaczy spadłem, w sumie dwa razy zeskoczyłem z rusztowania. Bo się za mocno przechyliłem i pociągło mnie po prostu razem z wiertarką. Na początku września, na samym początku, to co wam nagrywałem, że już mam stabilizator, to było z tydzień później, po tym jak spadłem. I nadal nie byłem jeszcze u lekarza. Bo chcę to dokończyć. Żeby już te okna były zamawiane. Bo nie są zamówione właśnie tylko przez to. Do tej pory. Przez tą przeróbkę. Aczkolwiek wiem, że można spokojnie to było zamówić. Wkrętajki ich nie wziąłem, ale mam ten. Mam wkrętajk. Zamówić i robić to okien, nie? Ale nie chcę ryzykować, że wyjdzie jak zwykle. Po prostu. Że coś będzie nie pasować. Już poczekać ten tydzień czy dwa. Mam nadzieję, że ceny nie wzrosną. To znaczy, na pewno wzrosną, ale nie dużo. Bo nie ma co czekać. Zamówiłbym okna dużo wcześniej, to już bym nie mógł robić tej przeróbki. Byłby święty spokój. Przynajmniej. Na ta noga mnie wkurza, bo mi sztywnieje do kolano. Dobra. Te wkręty są już tak zużyte, że nawet nowa końcówka nie pomaga. Wjedziemy następną dziurę. Starać się po środku.
Nie jest lekko. Tu jest co mocny beton wylał. O, widzę, że będzie trzeba nowy młotek kupić. Ciężko idzie, ale będzie trzymać. Przynajmniej porządnie. Przydałoby się to ręcznym to kręcać, bo lepsze wyczucie. Dobra, wjedzimy wszystkie od razu. Muszę ciąć, bo nie idzie. Kruszy się, jednak klej to przytrzyma te bloczki. Nie pęka tam się klej, tylko pęka obok. Jak nie trzeba, to się trzyma. Przedziałem na pół. Może będzie łatwiej wyrwać tego chwasta. O proszę, ładna się pogoda zrobiła, trochę wieje. Nie wiem jak na długo. Tylko szkoda, że nikogo od dachu nie ma. Jednak jak nie trzeba, to by poleciało, a teraz nawet nie chce się ruszyć. Niech to szlak. Gdzie ja mam młotka? Dobra, będziemy rozwalać po kawałku. Spróbowałbym to kopnąć tam, ale nie wiem. O, tak to się robi. Patrzcie, pociągnąć nie mogłem, a młotek załatwił sprawę. Śmiech na sali. To teraz sąsiedzi się będą dziwić, co ja tu odwalam. Dopiero murował, ucinał bloczki na szerzej, zwęził, wydłużył. A zaraz znowu się zmieni i będzie zabawnie. Poszło na wieńcu? Poszło. Ciekawe ile to waży. Żeby strop się nie zapadł. Oho, dwa na raz lecą. Trzymaj się. Oho, nie podchodzić teraz do okna. No i od razu więcej światła, nie? Nie wydają się, że będzie mniejszy, ale powierzchnia szyby będzie większa niż w tych wcześniejszych. Tu miało być jeszcze okna dachowe w ogóle, tylko ja z nich zrezygnował. Bo to okno, takie jedno okno, powiedzmy całe uzbrojone. Czy szypówka, powiedzmy z lepszym kołnierzem. Przynajmniej tam cię brałem dachówkę, bo od razu to rzuciłem. Trochę źle zrobiłem.
Pokupiłbym to taniej. Ja bym kupywał osobno, gdzieś na internecie znalazł. Ale tak chociaż przyjechało wszystko razem. Koło 2000 jedno okno. Czyli powiedzmy, że mamy zaoszczędzone 4000 na tym, że tutaj nie ma okien dachowych, dodatkowo po jednym jeszcze. Mam nadzieję, że to wystarczy, żeby to świetlić te pokoje. No i te pieniądze pójdą w okna te. Nie wiem, czy wam mówiłem, różnica ceny między tym oknem, co tu miało być, a tym, co będzie teraz, czyli drzwiami z większą powierzchnią szyby, wyniesie tam coś koło 150 zł na sztuce, trzeba to płacić, to drzwi. Więc nie ma tragedii. Tyle, że drożej wyjdzie jeszcze ta moja robota, po więcej czasu. No i tam coś trzeba zrobić na zewnątrz, niestety. A przynajmniej na razie. Dobra, trzeba to stąd zabrać, nie? Albo rozbić. Chyba jednak trzeba było mi to rzucić tam na dół. No patrzcie, jak to się trzyma, jak nie trzeba. Och, poszło. Masakra. Nie spodziewałbym się. Pytanie, tylko który to jest ten klej? Bo miałem dwa rodzaje. Jeden był mocniejszy. Dwa razy od tego drugiego. Ale raczej tutaj jest ten słabszy. A to i tak trzyma. No to sam se narobił roboty dodatkowej. Jak to zwykle bywa. Nie jednak, nie poddaję się. Pierdziele. Szkoda mojego czasu. Aż kosi śmieć. Ciekawe co będzie. Nic nie będzie. Nic im się nie stało. Ale jaja. Dobra, to następne. To co, rozwalamy tą imprezę, nie? Już to ruszyłem, ja pyco. Ale będzie jebut. Dobra, jeszcze raz, tam nikogo nie ma. Nie ma. Uwaga, dom leci. Poszło. O, już wiem, że miałem kłopot z przecięciem. Beton się wlał. I coś mi tu uciekło na tym akurat. Odepchało. Udało się w końcu. Koniec rzeźbienia. Teraz będziemy kleić. Źle stanąłem, pardon. Miałem powiedzieć, jak wam się podoba. Znowu samochody zwalniają, powiedzą coś nowego. Co on tu wymyślił? Katastrofa normalnie. Mam nadzieję, że to już koniec zmian. Oby. Oby. Dobra, trzeba teraz coś tu jakoś to zabezpieczyć, nie? Bo sam tu nie będę łaził. Ktoś się rozpędzi, a tu balkonu nie ma. Czy to była dobra decyzja? Okaże się po paru miesiącach użytkowania. Czyli powiem wam za jakieś 15 lat. Bo szybciej tego nie skończę. Zostawił nadbitkę, nadbitkę na membranie. Tu gdzie nie ma już nadbitki. Jaż ją wgięło. To przecież się nie uszkodziła, znaczy nie ma dziury. Przełożyłem ją tutaj, gdzie jest sztywne. I teraz może leżeć pół roku. Teraz ten dach się taki jakiś straszny nie wydaje. Do zrobienia. Bo tu chodziło głównie o wysokość i o to, że jestem sam. Chociaż za te pieniądze, co muszę zapłacić,
to bym znalazł nawet takie osoby, co pracują i by urlop sobie wzięły. Pewnie za połowę tej kwoty by się go zorganizowało spokojnie. Dobra, trzeba zejść teraz na dół. Oj, widzę, że nie wszystko równo idzie. Idealnie. Ale tragedii nie ma. Co wie, wiewiórka, kradniesz mi orzechy? Smacznego! Uważaj na koty.